Witam. Akwarium, wszystko w porządku. Rybki śmigają, najedzone. Już się zaklimatyzowały, nabrały kolorów, podzieliły się już też na kilka ławic i sobie świetnie pływają. Ja skończyłem też całą pokrywę razem z klapą. O, zobaczcie. Tu mam taką rączkę. To się wszystko, o, w całości otwiera. Lampa zamocowana zostaje. Wentylatory już zasuwają, także tutaj w tą, ten tutaj pcha powietrze, tam z drugiej strony, o, na końcu jest drugi, który je wyciąga. Także tu jak najbardziej wszystko już jest zmontowane. Rybki sobie zasuwają. No i co? Pokażę wam jeszcze, o, tu, no nie, słabo widać, bo jest ciemno, ale te korpusy już tutaj, te z watoliną są już tak zanieczyszczone, że zaraz będę je po prostu wymieniał, bo już przyszedł na nie czas. Tak jak mówiłem, bardzo prosta sprawa przy wymianie tego, po to w zasadzie to robiłem. Z tyłu jest zawór. Odkręcamy go. Woda teraz omija te na rurowce. Płynie sobie bypassem do tyłu. Zakręcamy. O, tutaj zawór na wlocie i zawór na wylocie. Teraz funkcję mechanika przejęły gąbki, które są tu z przodu zamontowane. A ja bezproblemowo mogę teraz odkręcić te korpusy. No, zapaliłem światło, to teraz będzie trochę lepiej widać. To kiedyś było białusieńkie, teraz jest już całe czarne. To już pracuje, no, tydzień, dwa prawie. Prawie 2 tygodnie. Także czas już to wyczyścić. Ryby zaczęły już swoje oddawać, dodatkowo wyciągnęło to już wszystko to, co przypłynęło tu ze żwirem. Także odkręcamy. Na początku trzeba trochę poluźnić. Ja tu sobie to opatentowałem w ten sposób na butelkę. Odkręcam. O, i zasuwa sobie teraz. Trzeba poczekać, aż woda zleci. Powiem wam, że nie jest jeszcze tak źle, jak sądziłem. O, zobaczcie. Jeszcze jest to przejrzyste. O, przy okazji, zobaczcie, ile robaczków wyłapał ten filtr. I to, co najlepsze, to wszystko jeszcze żyje. Coś mi się zdaje, że ja zamiast to wywalić, to z powrotem wleję to do akwarium. O, są też ślimaki. A tego się można było spodziewać. Najważniejsze, że nie ma żadnej ryby. Dobra, odkręcam resztę. Zobaczcie, wyciągnąłem pierwszy korpus. O, jaka jest wyraźna granica, gdzie była zewnętrzna strona, ile tu jest syfów, a tu dalej, jak już zaczyna rejść, to coraz czystsze. I na koniec jest to prawie czyste. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ta strona, a ta strona. Czyli ta wizyjna całkowicie spełnia swoją funkcję, bo wszystko, ten syf zatrzymał się na zewnątrz i nie puścił tego do środka. Co prawda jest to jeszcze trochę brudne z tej strony, więc coś tam przepuściło, ale jest to na tyle drobne, że cała reszta filtracji na pewno sobie z tym poradzi. Ja nie będę tego czyścił, płukał, ani w żaden sposób cokolwiek z tym robił. Ja to najzwyczajniej w świecie zamieniam na nową włókninę. Nową włókninę nawijamy. Tak samo jak i poprzednią. Tak ciasno jak się da. Nie ma co żałować. Koniec już trochę luźniej. To nie będzie takie ciasne.
za ciasno związałem. No i dobra. No i dobra. Teraz polecimy to sznurkiem. I 2 minuty później nowy wkład mam już zrobiony. Ja go oczywiście teraz przed włożeniem wypłukam trochę w wodzie z akwarium. Trochę sobie czystej wody spuściłem. Niech on będzie mokry, bo tam zawsze coś tam, mówię, może na nim jeszcze być, na tym sznurku. A tak to się przepłukało. I będzie w porządku. To wkładamy do filtra, do korpusu. Trzeba wcelować tylko. Ok. I przykręcam z powrotem. I zaraz biorę się za następny. Dobra, wszystkie 3 korpusy są wymienione. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda woda po wypłukaniu tych wszystkich, tych, no, tej włókniny z tego gówna całego, co tam było. Jak wygląda czysta woda zlana świeżo z akwarium. Oczywiście ta woda się nie zmarnuje, bo to jest najlepszy nawóz, jaki możemy sobie wyobrazić dla naszych kwiatów. Tym nawozem będę teraz, znaczy no może nie tyle ja, co moja żona, będzie podlewać wszystkie kwiaty w domu. Naprawdę polecam każdemu, wykorzystujcie wodę z akwarium do podlewania swoich domowych roślin. Punkt następny, odpowietrzenie i zalanie całego układu. Tu są takie śrubeczki, ja sobie je odkręcam. Teraz delikatnie odkręcamy zawór, aż zacznie woda lecieć, nie za szybko. Jeżeli otworzymy go za mocno, wówczas poleci nam całe powietrze nie tymi odpowietrzaczami, cośmy podkręcali, tylko poleci do układu i znowu się może pompa zapowietrzyć. Ja to postaram się tak zrobić, żeby jak najmniej tą pompę zapowietrzyć. Jak widać, woda się cały czas tutaj wlewa. Otworzymy trochę mocniej. O. No i teraz trzeba pilnować. Najlepiej to jest zakręcić szybciej niż tą śrubkę wkręcić. O! Już poszła fala. Zakręciłem. Nie wiem, czy było widać. Pokażę wam na drugim, jak wygląda moment, w którym się już odpowietrzy. Ale najpierw zakręcę tego. Dobra, teraz patrzcie na ten, wpuszczamy wodę dalej. Trzeba szybko reagować, normalnie czuć, jak woda zasuwa. O, już jest taka piękna fontanna. Całe szczęście ja mam pod spodem basen, więc się nie przejmuję tym, co wyleci. I zakręcamy. Taka prosta sprawa. No i dobra, układ mamy powietrzony. Odkręcamy sobie zawór wylotowy i zawór wlotowy. Poszło powietrze do układu i zakręcamy bypassa. I teraz, jak widać, odpowietrza się już cała reszta układu. Od razu pompa siadła, bo dostała powietrza. Ja się zastanawiam, gdzie te powietrze jeszcze się chowa, skoro ja całe te układy odpowietrzałem. Ale nic to. Dobra, zaraz się odpowietrzy i ruszy. Po takiej operacji trzeba uzupełnić wodę. Od tego mam tutaj zawór do wlewania. No i zawsze mam trochę odstanej wody w beczce. Pompa do beczki, rurem do układu i w układ, i tam już po prostu sobie woda sama płynie do akwarium, nie trzeba żadnych węży nigdzie ciągać. Bardzo, bardzo prosta sprawa. No dobra, na razie.
I tym oto optymistycznym dżinglem zakończyłem budowę akwarium. Ostatni odcinek z serii zakładania akwarium 720. Jak Wam wszystko pokazałem, wszystko już mam zrobione. Szafka zamknięta, pokrywa już jest na swoim miejscu, lampy założone, wentylacja do lamp działa, filtry jeden i drugi zasuwają, wymieniłem wkłady. Myślę, że spokojnie 2 tygodnie pociągną. Cieszy mnie to, że wszystkie 3 wkłady są równomiernie zabrudzone, co oznacza, że woda przez te całe filtry płynie równo i wszędzie dociera wiadomo co. Także można uznać projekt za skończony. Oczywiście zostało jeszcze wpuszczenie obsady, ale to oczywiście jest czas jeszcze. Za 2 tygodnie myślę, że wpuścimy kolejną partię, za kolejne 2 znowu jakieś ryby. Na tę chwilę niech pływa to, co jest, niech akwarium sobie dojrzewa, niech ta filtracja dojdzie do swojego maksymalnego poziomu, do swojej maksymalnej wydajności. Też myślę, że ona nigdy nie osiągnie swojej maksymalnej wydajności, bo na pewno jest troszeczkę przesadzona, ale o to mi chodziło. Także zostawiam Was jeszcze na 3 minuty w ciszy z tym akwarium, bo były głosy, że za mało pokazuje je w całości. No powiem Wam, że skala tego akwarium jest taka, że no ciężko objąć to kamerą. Jak widzicie, tu jest spłaszczona, jak ja musiałbym to wycinkami chyba po pół akwarium pokazywać, tak, albo ono musiało mieć, nie wiem, z metr wysokości, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Ale nieważne. Popatrzcie sobie jeszcze. Co? Podoba się? Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba akwarium, czy Wam się podoba cała aranżacja, czy cały proces jego zakładania, czy to było fajne, czy to było niepotrzebne, czy może ktoś się czegoś nauczył, czy może coś mogłem zrobić inaczej, lepiej, może gorzej, może o czymś nie wiedzieliście, a się dowiedzieliście. Ja to kręciłem w formie takiego swojego pamiętnika, jak już to parę razy mówiłem, żeby mieć udokumentowane prawie miesiąc swojej pracy, tak? Miesiąc pracy, a wcześniej 2 miesiące planowania, przygotowania i całej reszty gromadzenia tego sprzętu. No, było trochę przy tym zabawy. No nic, komentujcie, oceniajcie. Jak chcecie, żebym coś jeszcze szerzej powiedział o czymkolwiek, napiszcie. Oczywiście ja będę kręcił jeszcze filmy z tego akwarium, tylko rzeczywiście nie będę wrzucał już ich codziennie, nie będę już tak dużo tego kręcił. Jak coś się fajnego pojawi, to nakręcę. Jak coś się nowego pojawi, to też nakręcę. Jak będę miał coś do zrobienia albo jakiś problem, czy coś pozytywnego wyjdzie, też to nakręcimy. Dobra, zostawiam Was jeszcze na 2 minuty. Napatrzcie się, ci co tak ciągle piszą, że za krótko pokazuje całe akwarium. Do zobaczenia. Cześć.